powstałem z martwych. Pożrę twe wnętrzności i pochłonę duszę. Wiesz co? Pomysł z podsłuchaniem egzorcyzmu był nietypowym dla ciebie przebłyskiem geniuszu. Opętanie to niedoceniony, acz nieoceniony dar. Co? A, pan komendant. Nie, to była ciotka Maxa. Tak, 14 paczek dziennie. O co chodzi? Tak, tak. Nie, tak? Święty Sebastianie, spokojnie spoglądający na śnieżynki spadające na Saduceusza. Natychmiast ruszamy. Niech zgadnę, nasz przyjazny demon z sąsiedztwa właśnie spalił kolejny klasztor. Nie, tym razem mamy o wiele bardziej krwiożerczego przeciwnika. Prezydenta Stanów Zjednoczonych. O? Gościowi odbiło, wprowadza różnego rodzaju szalone przepisy. A to coś nowego. Wprowadzone przez władze grupowe uściski przed, w trakcie i po ważniejszych wydarzeniach sportowych. No i? Ogranicza wolności obywatelskie, zagraża środowisku naturalnemu. Ej, to nie jesteśmy sami! Poza tym chce wprowadzić obowiązkową rejestrację broni. Weź kluczyki. Muszę nadmienić, że mogliśmy uniknąć tego straszliwego wypadku, gdybyś dał mi poprowadzić. A ja muszę nadmienić, że mogliśmy uniknąć tego straszliwego wypadku, gdybyś nie wskoczył mi na głowę, krzycząc Baba Jaga i strzelając przez okno. No a skąd miałem wiedzieć, że to tylko sobowtór? I oto jesteśmy na otwartym terenie na zachód od Białego Domu. Wymierzmy sprawiedliwość tak zwanemu wodzowi naczelnemu!